Mówię cały czas, mówię. Siemaneczko, z tej strony Lyson, poranek u Brzezika. Kolejny ulubiony... Czekaj, nie, jeszcze raz. Siemaneczko, freestyle'owe świry i freestylerki. Z tej strony Lyson, parę łyków kawy, poranek u Michała Brzezickiego. Witajcie w kolejnym poradniku od Just Freestyle, jedynego i niepowtarzalnego kanału poświęconego tematyce freestyle football. Dzisiaj trochę poskaczemy i nauczymy się triku nazwy Hop. Hop the world. Śmiało mogę stwierdzić, że hop jest najważniejszą podstawą we freestylu, jeśli chodzi o styl R. Ważniejszą nawet od samego dookoła świata. Dlaczego? Ano dlatego, że podczas długich kombinacji, które pewnie chcesz wykonać w przyszłości, skoro oglądasz ten poradnik, sekwencja hopów na ilość wyrównuje nam piłkę, sprawia, że kombo mamy opanowane. Podatto hop otwiera nam drogę do wielu nowych możliwości przy nauce innych trików. Zatem jeśli chcecie się nauczyć kolejnych trików, koniecznie opanujcie hopa. Lecimy z tematem. Tak wygląda prawidłowo wykonany hop, zarówno na prawą, jak i lewą nogę. Chcę wam podkreślić, i to jest najważniejsza sprawa, że hopy musimy koniecznie trenować na obie nogi. Rozwój obu nóg, a zwłaszcza słabszej, jest niezwykle ważny we freestylu. Zapewniam was, że wspomnicie moje słowa. W końcowym efekcie powinniście opanować właśnie coś takiego, czyli hopy na ilość. Ale o tym nagraliśmy osobny materiał. W tym odcinku skupimy się na samym pojedynczym hopie. W takim razie skaczemy do pierwszej porady. Na sam początek, kiedy jesteście zupełnie początkującymi graczami i nie potraficie dobrze kapek, spróbujcie przyzwyczaić waszą nogę do kółka, wykonując wewnętrzną rotację zaraz po odbiciu piłki od ziemi. To pomoże wam się zaznajomić z tym trikiem, lecz by wykonać następny etap, niezbędna jest umiejętność kapek. Odsyłam was zatem do naszego poradnika nauki żonglerki. Przechodzimy do naszego pierwszego hopa. Na początek możecie go spróbować wykonać z tak zwanego footstalla, czyli trzymania piłki na stopie. Kiedy poczujecie, że piłka stabilnie leży wam na stopie, musicie przygotować się do wyskoku drugą nogą. Wyrzucacie piłkę do góry i momentalnie podnosicie drugą nogę, wykonując kółko, które ćwiczyliście wcześniej. Pamiętajcie, by próbować to na obie nogi. Aha, i uważajcie podczas treningów, bo możecie dostać pannę. Patrzcie na to, jak to widziałem na żywo, to po prostu myślałem, że zdechnę ze śmiechu, co nie? Później, rzecz jasna, wykonujecie hopa na prawą i lewą nogę z kapek. Próbujcie wykonać wszystkie czynności, które nauczyliście się w poprzednich etapach. Proces treningów hopa jest bardzo długi, wymaga wiele pracy. Ja sam do dzisiaj trenuję hopy na ilość. A to dlatego, by każdy wyglądał stylowo i by miał jak największą powtarzalność. Zatrzymajmy się przy tym, jak wygląda prawidłowy ruch nogą do hopa. Spójrzcie na to, jak ja go wykonuję. Dużą rolę przy hopie odgrywa kolano. Gdy podnoszę nogę do góry, wykonuję dynamiczne wygięcie w kolanie. Potem po kółku wokół piłki, gdy opuszczam nogę na dół, wyprostowuję nogę w stawie kolanowym. Przypatrzcie się na ten ruch i spróbujcie na sucho powtórzyć bez piłki, nawet w tym momencie, jak oglądasz ten poradnik. Często spotykany błędem są próby wykonania hopa, pracując samym stawem biodrowym. To mocno nas spowalnia i takim sposobem nie uda nam się podbić hopa. No cóż, mi się udało. Ale jak widzicie, zrobiłem do tego podskok, który jest czymś, czego nie chcemy przy hopach. Nawet jeśli zrobimy takiego hopa z podskokiem, to tworzy nam się ogromna trudność, by zrobić jakikolwiek trik po tym. Zatem róbcie hopy z rotacją w kolanie, tak aby były opanowane. Z upływem czasu sami dojdziecie do wniosku, że to jest naprawdę prosty trik. Kolejnym częstym błędem jest zbyt późne wykonanie kółka po kapce do hopa. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Fizycznie niemożliwe jest to, by noga nadążyła za piłką. Rozwiązaniem tego problemu na pewno też nie będzie bardzo wysoka kapka, bo to będzie wyglądać właśnie tak, jak Brzezik pokazuje. Nie wykonujcie również podskoku przy hopie. Tak jak wspomniałem wcześniej, to wygląda bardzo niestylowo i nie opanujemy w ten sposób triku. Jeśli już podskakujemy przy hopie, to są naprawdę drobne podskoki. Zobaczycie to w kolejnym etapie poradniku, gdzie przypatrzymy się temu triku w zwolnionym tempie. Tak jak w każdych naszych poradnikach, macie możliwość przyjrzeć się ewolucji w 240 klatkach na sekundę. Mega slow motion, typie?
Przyjrzyjcie się, jak zachowuje się całe ciało, jak i piłka, oraz spójrzcie na lewą nogę Brzezika, która tylko leciutko odrywa się od ziemi. To nie jest wysoki podskok. To jest drobny podskok, który bada celu utrzymania równowagi. Warto podkreślić, że nie wszyscy freestylerzy skaczą po hopach. Są też tacy, którzy twardo stoją na ziemi. Dobrze, skoro potrafimy już hoprzeć na prawą nogę i hoprzeć na lewą nogę, to wypadałoby pohoprzeć na obie nogi. Dwa hopy z rzędu. Kiedy zrobisz tę kombinację, możesz nazwać się już lowerowym freestylerem. Oczywiście żartuję, ale prawdą jest to, że dwa hopy z rzędu otworzą wam dużo więcej możliwości. Teraz sprawdzimy, czy ćwiczyliście obie nogi. Tak jak widzicie na nagraniu, jak to robi nasza ekipa z JF Team. Po wykonaniu pierwszego hopa musicie być już gotowi na drugiego i momentalnie podnieść drugą nogę. Róbcie dwa hopy spokojnie i w sposób opanowany. Trenujcie to zaczynając najpierw od lepszej i kończąc na słabszej nodze i na odwrót. Dla freestylera wykonanie dwóch hopów powinno być chlebem powszednim. Po wykonaniu tejże czynności mogę zapewnić was, że podbicie trzech hopów przyjdzie o wiele szybciej. Bijcie swoje kolejne rekordy i łamcie swoje limity w hopach na ilość. To właśnie powtarzalność tego triku sprawdza naszą technikę, powtarzalność, a kiedy będziecie potrafili wykonać ich więcej z rzędu, to świetnie ćwiczy to staminę, czyli po polsku mówiąc naszą wytrzymałość w trakcie dłuższych kombinacji. Ale musicie najpierw zacząć od jednego hopa, potem przejść do dwóch, potem do trzech i tak dalej, i tak dalej. Zapewniam was, że bicie swoich rekordów przynosi ogromną satysfakcję i chęć, by osiągnąć więcej. No tak jest. Dzięki temu wasz poziom w stylu R diametralnie wzrośnie. Oj, diametralnie, diametralnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o same triki. Zapraszamy do zapoznania się z linkiem zamieszczonym w opisie filmu, a macie tam link do naszego sklepiku, gdzie możecie kupić fajne, just freestyle'owe koszulki z tego odcinka. Naszą grupę facebookową, gdzie możecie poznać środowisko freestylerów, zadać pytania lub podzielić się swoimi umiejętnościami. Tam często jesteśmy aktywni i odpisujemy na komentarze oczywiście. Jeśli chcecie usłyszeć kilka rad, jak nauczyć się wykonać hopy na ilość przez długi czas, to koniecznie wejdźcie w nasz poradnik temu poświęcony. Link macie na ekranie. Musicie też pamiętać, że nie przychodzi to szybko. Nie opanujecie tego w jeden trening. Musicie konsekwentnie często wychodzić na trening i po prostu trenować. Czyli tak jak brzmi nasze chwytliwe hasło, zresztą nie bez powodu to powtarzamy. By osiągnąć to, co chcecie, to musicie po prostu trenować. Trzymajcie się. Dzisiaj z wami był Leja. Eldo.